Witam serdecznie, chciałem tylko pokazać. To jest mój laptop jeszcze z czasów szkoły zawodowej, bo miałem dwa. Miałem Dell Latitude D520 i miałem właśnie tą Toshibę C660-108. Chciałem dodać, że od roku czasu system zainstalowany tutaj na tym komputerze to jest Linux Manjaro. I powiem wam szczerze, że Manjaro na tym komputerze chodzi Manjaro na tym komputerze nie to chciałem Manjaro na tym komputerze chodzi bajkowo i nie ma tu żadnych problemów, powiem wam szczerze, to jest właśnie dla mnie fajne. System, muszę sobie zejść na dół, gdzie to były te informacje, wskazania czujników, a już wiem, poczekajcie. Słuchajcie, znalazłem, proszę bardzo, Satellite C660-108, to jest mój laptop Toshiba i to jest system operacyjny Arch Linux, to jest Manjaro i to jest wersja Rolling Relays, czyli cały czas rozwijana i na tym laptopie nic się nie dzieje. I tu mamy procesor. Jak widzicie, i układ graficzny. 1,5 GB ma pamięci własnej. Pamięć zainstalowana w tym komputerze to jest 6 GB. Więc w zupełności mu wystarczy, o, tak będzie lepiej widać. Sorry, że ruszam. Środowisko graficzne XFC. To są główni programiści, ale to nas interesuje bardziej. I powiem wam szczerze, że na tym laptopie Manjaro chodzi bardzo dobrze. Nie mam żadnych problemów. Tu jest dysk. Dysk na system jest tu władowany 480 GB. I powiem szczerze, oczywiście na SATA, SSD. I powiem szczerze, że nie mam w ogóle żadnych problemów. A teraz jakaś większa aktualizacja się wrzuciła. To idzie sobie powoli. I powiem szczerze, Manjaro tu ładnie sobie pracuje, nie ma żadnych z nim problemów. Ale chcę tylko powiedzieć, że na starym laptopie z 2000 Toshiba Satellite 660-108 wyszła prawdopodobnie w 2011 roku, coś tam, plus minus rok czasu, jak dobrze pamiętam. I na tak starym sprzęcie, tu sobie doświetlę. O, jak widzicie, na tak, z takim procesorem, na tak starym sprzęcie, to powiem wam szczerze, to działa naprawdę. Tutaj wymieniałem tylko w tym laptopie klawiaturę, a zresztą jak widzicie, ten kto ją obsadzał zrobił to fachowo na odpierdol, a nie chce mi się tego po prostu poprawiać. I tyle. Działa, działa, najważniejsze. Działa, działa, najważniejsze. I powiem szczerze, że ten laptop na Manjaro wykręca lepsze osiągi niż na Windowsie 10, który był tu zainstalowany. Powiem szczerze, 10 to ten laptop bardzo spowalniała. A Manjaro to tutaj zasuwa jak głupia mysz w kołowrotku, szczerze. Powiem wam szczerze, że naprawdę instalacja Manjaro na tym laptopie nie była głupim pomysłem. Trzymajcie się, na razie.